Dziś zabierzemy was w mroczną podróż przez świat mafii sycylijskiej, w centrum której stoi postać jednego z najbardziej wpływowych i nieuchwytnych bosów, Bernardo Provenzano. Jego historia to nie tylko zbrodniczy geniusz, ale także postać, która przez lata trzymała w szachu całe Włochy. Za młodu był nazywany binu utrat czyli krwawym bękiem traktorem, koszącym, miażdżącym i mordującym wszystko na co najechał. Potem Bernardo Provenzano dorobił się dodatkowego przezwiska księgowy, bo oprócz umiejętności nadzwyczaj celnego strzelania, jego specjalnością stało się też nadzorowanie interesów mafijnych i dzielenie nielegalnych wpływów z zaprzyjaźnionymi politykami. Od lat 90. zwykli mafiozi coraz bardziej lubili do niego mówić Zubino, czyli Wujku Benku, ponieważ błogosławił ich w liścikach przesyłanych z kolejnych kryjówek. Zaszywał się tak skutecznie, że po 2000 roku sycylijscy policjanci nazywali go duchem. Triumfowali po jego schwytaniu, ale zarazem obawiali się nowego wybuchu przemocy na Sycylii. Traktor podczas swych rządów nad Koza Nostrą był bowiem orędownikiem paks mafiosa, to znaczy ograniczenia liczby zabójstw, pobić, przemocy a w zamian powrotu do starych wzorców, kiedy to rodziny mafijne żyły ze sobą w pokoju oraz w symbiozie z sycylijskimi politykami i urzędnikami. Tak jak to się przeważnie działo w czasach przed zdominowaniem wyspy przez klan Skorleone. Rozwalę ci głowę, jeśli nie przestaniesz, trzymaj się od niego z daleka, tak starszy brat groził Bernardowi, gdy ten jako nastolatek wraz ze swym kolegą Salvatorem Riną zaczął się zadawać z mającym 8 lat więcej lucianem Ledziem. Bernardo urodził się w 1933 roku i wychowywał w Corleone, ale nikt z jego bliższej rodziny nie współpracował z Cosa Nostrą. Pomimo to znajomość z Ledziem, świetnie już zadomówionym w świadku przestępczym i mafijnym pociągała chłopaka tak mocno, że protesty bliskich na nic się zdały. To nie twoja sprawa, nie masz nic do gadania, odszczekiwał się bratu przy sąsiadach. Kradł z Riną bydło, pomagał w handlu mięsem z nielegalnego uboju, a potem towarzyszył Ledziowi w jego marszu po władze. Po zlikwidowaniu przez legia ojca chrzestnego Michelego Nawary w 1958 roku wraz z Riną stali się jego najbardziej zaufanymi żołnierzami. Wyszedłem z domu do kina, nagle usłyszałem strzały i straciłem przytomność. Nic, ale to zupełnie nic nie pamiętam, zeznawał Provenzano na policji w 1958 roku, gdy z raną postrzałową trafił do szpitala po wielkiej strzelaninie między grupą Ledzia a nieżyjącego już Newarii. Oczywiście Provenzano nie miał też najmniejszego problemu ze wskazaniem świadka potwierdzającego jego wersję wydarzeń, więc opuścił szpital nie niepokojony przez śledczych. A gdy, ostatecznie w 1963 roku, wystawiono nakaz jego aresztowania w związku z podejrzeniem o zamordowanie jednego z sojuszników Nawary, zapadł się jak pod ziemię i pozostawał nieuchwytny dla policji aż do 2006 roku. Był sądzony za morderstwa w Corleone i następnie uniewinniony w głośnym procesie mafii w Bari w 1969 roku, ale tylko zaocznie. W przeciwieństwie do Ledzia oraz Riny nie trafił wówczas za kratki. Pod koniec lat 60. zamieszkał na dłużej w Cinisi u mafijnego bossa Getana Badalamentiego, który dzięki ogromnym wpływom kozanostry w tym miasteczku uczynił tam swoisty azyl dla licznych ukrywających się ludzi honoru. Zubinu musiał mieć już wtedy charyzmę. Bo miejscowi nawet po latach wspominali jego przyjazd, swoją fascynację z biegiem z Corleone i plotki o przygodach tego gościa u boku Luciana Ledzia. W małym Cinisi wydawał się przybyszem z Wielkiego Świata, co niezwykle pociągało młodszą od niego o 12 lat Saverię Palazzolo. W 1970 roku miała 25 lat, ale wciąż mieszkała z rodzicami oraz pięciorgiem rodzeństwa i pracowała w szwalni koszul. Często zwierzała się ciotce, że chciałaby się usamodzielnić, mieć własny zakład krawiecki a przede wszystkim uniknąć zwykłego losu kobiet z Cinisi, które wydawano młodo za mąż i skazywano na siedzenie w domu. Jej rodzina, jak większość w Cinisi, miała wprawdzie pewne kontakty z mafią, ale nie była z nią mocno powiązana. Nikt z bliskich krewnych nie należał do Kozanostry. Mafioso Scorleone zjawił się zatem jako szansa w życiu Saverii, od kilku lat coraz mocniej popychanej przez rodzinę ku małżeństwu, najlepiej z kimś z sąsiedztwa. Saverii nigdy nie przeszkadzało, że jej wybranek był Milczkiem, a on cenił to, że nigdy nie wypytywała dokąd i w jakich sprawach nagle znika na parę tygodni. Wyrosła w rodzinie niemafijnej, ale zachowuje się jak prawdziwa kobieta z koza nostry, opowiadał Provenzano jednemu ze znajomych. Sporym kłopotem dla młodej pary okazał się brak księdza gotowego udzielić ślubu zbiegowi i tym samym podpaść policji, zwłaszcza, że rodzice Saveri nie zgadzali się na wyprowadzkę niezamężnej córki z Cinisi. Dlatego około 1970 roku prowenzano zaproponował kobiecie ucieczkę z domu, co było praktykowanym jeszcze wówczas na Sycylii sposobem obchodzenia rodzicielskich zastrzeżeń wobec przyszłych mężów. Córki znikały na krótko i spędzały noc z ukochanym, co w oczach rodziców najczęściej wystarczało, by niechciani natręci zamienili się w narzeczonych. Jak mogła? Dziewczyna z tak porządnej rodziny, przecież jej matka zawsze przychodzi na msze, oburzał się potem proboszcz na ucieczkę Saveli. Wypytywana przez policjantów o kryjówkę jej chłopaka, uparcie przekonywała, że nic nie wie. A kiedy ciąża stała się już widoczna, stróże prawa posłali po księdza, by się przyznał gdzie i kiedy udzielił im ślubu. Nic nie wiem. Czy kobieta nie może być w ciąży nie ze swoim mężem? Opędzał się proboszcz. Uwiedzenie miejscowej dziewczyny przez mafiosa rozwścieczyło Badalamentiego, który jako ojciec chrzestny Cinisi czuł się odpowiedzialny za obyczajne prowadzenie się członków kozanostry w miasteczku. Nakazał Bernardowi i Saveri natychmiastowy ślub, jednak uroczystość nie odbyła się w kościele, a msze celebrował nieznany do dziś ksiądz. Z tego powodu, aż do swej śmierci w 2016 roku, w dokumentach urzędowych Provenzano pozostawał kawalerem, bo lękliwy kapłan nie zarejestrował orzenków w urzędzie stanu cywilnego. Z początku, jako wspólnika bądź przedstawiciela swoich firm, Provenzano podstawiał Paola Palazola, brata Saveri. Nie był on ścigany przez policję i mógł bez kłopotów załatwiać wszelkie sprawy urzędowe. Już wkrótce błyskawicznie zaczął rosnąć majątek samej Saverii: ziemia, budynki, udziały w firmach, choć teoretycznie pozostawała ona samotną matką z jednym, a potem dwoma synami. Corleonesi nakazywali urzędnikom faworyzowanie firm budowlanych, śmieciarskich i remontowych, których wspólniczką była Saweria Palazzolo. Kobieta oficjalnie mieszkała w Cinisi ale główną bazą rodziny szybko stała się willa w Bageri pod Palermo. W pobliskich magazynach Provenzano, nazywany już wtedy ragioniere, czyli księgowym, koordynował interesy klanu z Corleone, rachował pieniądze, dzielił zarobki, rozliczał mafiosów i urzędników ze zleceń na budowy szkół, szpitali, dróg, a nawet lotnisk. W tym czasie Koza Nostra przejęła także kontrolę nad zamówieniami na sprzęt szpitalny. Villa w Bagheri była też jednym z ogniw włosko-amerykańskiej siatki Pizza Connection, która sprowadzała surowiec narkotykowy między innymi z Turcji, przerabiała go w rafineriach heroinowych na Sycylii, a gotowe prochy wysyłała do Stanów, gdzie rozprowadzano je poprzez sieć pizzeli. Członkowie tej siatki pomagali potem w praniu pieniędzy przysyłanych z Ameryki do Italii. Magazyny, w których urzędował Provenzano, wtajemniczeni mafiozi nazywali także obozem zagłady Begirie. To tam wyznaczał spotkania ludziom, którzy stracili jego zaufanie i już nigdy nie wracali stamtąd do domów, zeznawał po latach skruszony współpracownik księgowego. Zapraszanych do magazynów rozstrzeliwano w budynkach położonych najdalej od drogi, ale smród kwasu, w którym kaci rozpuszczali ciała zabitych, dochodził nawet do biura Provencana. W 1983 roku policja przyszła wreszcie aresztować Sawerię Palazolo w jej rodzinnym domu w Cinisi ale nie znalazła w nim ani jej, ani synów Provencana, ani żadnych śladów czy nawet poszlak, dokąd mogli zbiec. W 1990 roku Saweria została zaocznie skazana na 2,5 roku więzienia m.in. za pranie brudnych pieniędzy, ale wyrok ten szybko zamieniono jej na areszt domowy. Kara zupełnie nie do wyegzekwowania, bo udział Sawerii we własnym procesie sprowadził się do wysłania listu do sądu spod nieznanego sędziom adresu. A właśnie pod tym adresem miałaby odbyć swój areszt domowy. Sąd świetnie zatem wiedział, że nałożony zaocznie wyrok nie zostanie wykonany. W czasie ekspansji wieśniaków Skorleone w Palermo Provenzano nigdy nie konkurował z Salvatorem Riną, przeciwnie, wspierał go także wtedy, gdy ten zaczął coraz śmielej przejmować od Luciana Ledzia przewodzenie klanowi. W tym okresie pozycja Provenzana umacniała się dzięki zażyłym stosunkom z Witem Cianciminem, synem fryzjera Skorleone i politykiem. Rzucane z Rzymu oskarżenia o współpracę Ciancimina z mafią skłoniły go w 1971 roku do ustąpienia ze stanowiska burmistrza Palermo po zaledwie kilku miesiącach od wyborów. Mimo to Ciancimino zachował ogromne wpływy w mieście, w tym w zakresie wydawania zezwoleń budowlanych oraz w sferze zamówień publicznych. Około 2% od każdego zamówienia miało trafiać do polityków, po tyle samo szło do Koza Nostry i na łapówki w różnorakich komisjach rewizyjnych i urzędach nadzorczych. 80% trafiało do osobistej dyspozycji Riny. Provenzano dbał ponadto by zleceniobiorcami były firmy opłacające się mafii, albo te zarejestrowane między innymi na jego żonę. Po latach śledczy odkryli, że wito ciancimino pomagał również klanowi skorleone w praniu pieniędzy na wielką skalę, także w Kanadzie. Toto i były burmistrz mieli bardzo podobne temperamenty, gwałtowni, agresywni, kapryśni, co utrudniało im współpracę. Również dlatego Rina przystał na układ, w którym to flegmatyczny i potrafiący w milczeniu zaciskać zęby Provenzano miał znosić humory Ciancimina, utrzymując z nim na bieżąco kontakty. Dzięki swoim umiejętnościom dyplomatycznym Provenzano nierzadko brał też na siebie zażegnywanie konfliktów między Cianciminem oraz inną chadecką szychą z Sycylii, Salwem Limą, burmistrzem Palermo do 1968 roku, posłem do 1979 roku, a potem deputowanym do Parlamentu Europejskiego. Mam ich obu dość, wściekał się podobno Rina i był zadowolony, że może oddelegować Provenzana do wysłuchiwania i pacyfikowania ambicjonalnych kłótni powiązanych z kozanostrą polityków. Choć po aresztowaniu Ledzia w 1974 roku, Provenzano często towarzyszył Rinie w naradach z innymi bosami, to coraz bardziej oddawał mu pole w zarządzaniu sprawami klanu Corleone. Za poradą Ciancimina usiłował jednak rozbudowywać własne kontakty w świecie polityki oraz biznesu, wyjawszy sferę narkotyków pozostających pod nadzorem Riny. Ponoć świadomie wszedł na drogę, która miała go poprowadzić od roli bezwzględnego zabójcy binu utrat Turi, jak mawiał Legio, strzelał jak Bóg, ale miał kurzy muszczek ku funkcji zakulisowego gracza politycznego. Poziom intelektualny naszych ludzi był bardzo niski, z wyjątkiem Bernarda Provencana. Było jasno widać, że miał sporą wiedzę i uważnie śledził wydarzenia polityczne. Gdy rozmawiałem z nim po raz pierwszy, od razu odniosłem wrażenie, że kieruje życiem politycznym w rejonie Palermo, zeznawał w latach 90. Joe Quino Penino, chrześcijański demokrata i palermiański mafioso. Gdy Penino chciał się wycofać z polityki i tym samym z frakcji Ciancimina istniejącej wśród sycylijskich hadeków, nie uzyskał na to zgody szefów z Kozanostry. Zawieziono go do magazynów pod bagerią, gdzie jak potem opowiadał, Provenzano powiedział, że mam zostać i niech się nie ośmielam podnosić żadnych buntów wobec Ciancimina. Byłem przerażony. Salvatore Rino nigdy nie odstąpił Provenzanowi miejsca w mafijnej kupoli, choć swego czasu ledzi okazał im się tam zmieniać co dwa lata. Mimo to po wielkiej wojnie mafijnej z lat 81-83 księgowy pozostawał najbliższym współpracownikiem Riny, Choć z czasem ówka pod kapi coraz gorzej znosił długo ważącego decyzję, nie potrafiącego odpowiadać wprost i unikającego pośpiechu milczka. Dwaj koledzy z podwórka trzymali teraz mafijną Sycylię w swoich rękach, ale coraz rzadziej ze sobą rozmawiali, a także przestali się dzielić wiedzą o swych kontaktach z politykami i biznesmenami. Ze względów bezpieczeństwa Provenzano i Rina nie stawiali się wspólnie na naradach mafii, ale konsultowali główne tematy na odrębnych spotkaniach w prawie każdą sobotę. W 1986 roku Rine ogłosił innym Buzem, że Koza Nostra musi przerzucić poparcie z sycylijskich hadeków na socjalistów, bo ci pierwsi nie wywiązali się z obowiązku protekcji wobec mafiosów. Toto powiedział księgowemu o swym przedwyborczym zwrocie ku socjalistom dopiero po zatwierdzonej już decyzji, czyli w praktyce wymuszonej na innych bosach mafijnych zgodzie na zmianę politycznego poparcia. Zaakceptowałem decyzję o głosowaniu na socjalistów, co nie znaczy, że się z nią zgadzałem. To był nasz błąd, relacjonował swemu współpracownikowi zawsze wiernych adekom Provenzano. Jak wynika z zeznań skruszonych, już wtedy księgowy podobał się wielu mafiosom znacznie bardziej od brutalnego i określanego mianem szalonego Riny, który według nich stawał się coraz mniej obliczalny. Jednak mało kto na poważnie myślał o złamaniu dyscypliny, bo szef wszystkich szefów miał swych wiernych ludzi i zabójców poumieszczanych w chyba każdej mafijnej komórce. Binu wychodzi z domu rankami czy wieczorami. Zapytał pewnego razu Rina w obecności innych mafiosów. Doskonale wiedział, że odczytają to jako pogróżkę, albo co najmniej sugestię skierowaną pod adresem Provençana, że bos nie wyklucza likwidacji dawnego przyjaciela, jeśli ujrzy w nim zagrożenie dla swej władzy. Kiedy żona księgowego, uwolniona od wyroku aresztu domowego między innymi dzięki amnestii, przestała się prewencyjnie ukrywać przed wymiarem sprawiedliwości i w 1992 roku jawnie już zamieszkała z synami w Corleone, to i mafiozi policja głowili się, co może oznaczać ten zaskakujący ruch rodziny Provenzano. Nie mam żadnych długów wobec prawa. Chcę tu zamieszkać z dziećmi, powiedziała Saveria, zgłaszając się po meldunek na policji w Corleone. Synowie mówili dobrze po niemiecku i angielsku, co wskazuje, że przynajmniej przez pewien czas mogli się ukrywać u stryja w nadreni. Ale jak można wnioskować z późniejszych zeznań, Prawęzaną mógł też uznać, że w razie jego konfliktu z Riną Saweria i synowie byliby znacznie bezpieczniejsi w znanym wszystkim domu w Corleone, niż gdyby ukrywali się gdzieś we Włoszech czy nawet za granicą. Około 1990 roku księgowy zaczął się coraz bardziej obawiać otwartych sporów z Riną, unikał polemik i co najwyżej kruczył z odpowiedzią czy usiłował odwlekać jego decyzję. Gdy Toto mówił, że sędzia Giovanni Falcone musi zostać zabity w Palermo, Provenzano sprzeciwiał się temu rozkazowi tylko pośrednio. Przekonywał, że może lepiej byłoby to zrobić w Rzymie. Niewykluczone że właśnie zamordowanie sędziów Falconego i Paola Borsellina w 1992 roku zmobilizowało włoskich polityków, służby specjalne i policję, by wreszcie aresztować Linę, co stało się w styczniu 1993 roku. Wszystko, co rozpoczął Toto, to pozostaje aktualne, nie zatrzymujemy się, ogłosił Prowenzano na pierwszym spotkaniu mafijnych bosów, nadzwyczaj wstrząśniętych faktem, że państwo ośmieliło się wsadzić kapo di tutti kapi za kratki. Ale tuż potem na Sycylii zaczęły się pospieszne spotkania frakcyjne, knucie i obmyślanie, jak powinna być zarządzana koza nostra po zakończonej właśnie epoce Riny. Szybko się okazało, że na głównego konkurenta Provenzana w rywalizacji o kontrolę nad mafią wyrósł Leoluca Bagerele, szwagier Riny odpowiedzialny pod koniec lat 80. za kontrolę nad jego żołnierzami. Od paru dekad Provenzano budował wspólnie z Riną potęgę klanu Scorleone, ale ostatnio to Bagerele miał najlepszy dostęp do Capo di Tutti Capi. Takie wiadomości w obie strony przekazywała mu żona szefa Ninetta Bagarelli, która zawsze była w bardzo dobrych relacjach z bratem. Korleonesi szybko zatwierdzili przywództwo Prowenzana w swoim klanie, ale ten zobowiązał się, że będzie się konsultować z Bagarellą w sprawie relacji z innymi mafijnymi rodzinami. Rywalizacja Bagarellego z Prowenzanem była nie tylko konfliktem o władzę, ale i sporem o kształt i strategię nowej mafii. Księgowy opowiadał się za zmniejszaniem napięcia, by osłabić represję państwa i zyskać czas na skonsolidowanie koza nostry. Bagerele natomiast był zwolennikiem kontynuowania kampanii przemocy, skoro państwo nie chce anulować wyroków sądowych wydanych na mafiosów ani odwołać nowych przepisów antymafijnych, m.in. o zaostrzonej izolacji ludzi kozanostry w więzieniach, Leoluka, rzetelny naśladowca Riny w terrorze, forsował pomysły rozrzucania na plażach Sycylii strzykawek z krwią zakażoną hIV, zatruwania jedzenia w supermarketach oraz podkładania bomb, np. w starożytnej świątyni Hery w sycylijskim Selinuncie. Przerażony Pravenzanou wymusił nareszcie korleonesich zakaz przeprowadzania takich zamachów na Sycylii. Możecie to robić na kontynencie, jak zawsze na akcje przeprowadzane poza wyspą nie trzeba zgody kupoli, przekazał szwagrowi Riny. Księgowy liczył ponoć, że grupa Bagarelego nie ośmieli się zaatakować miasta w Italii kontynentalnej. Jednak już w maju 1993 roku eksplozja samochodu Pułapki we Florencji zabiła pięć osób, uszkodziła budynek Galerii Ufizji gdzie całkowitemu zniszczeniu uległy trzy, a uszkodzeniom ponad 170 obrazów. Powiedz prowenzanowi, żeby zaczął się przechadzać po ulicach z tabliczką, że te bomby to nie jego sprawa, drwił Leoluka, gdy posłaniec od księgowego wzywał go do opamiętania. W lipcu tego samego roku eksplozja samochodów pułapek zabiła pięć osób w Mediolanie. Koza Nostra podłożyła też bomby w dwóch rzymskich świątyniach, Bazylice Świętego Jana na Lateranie i kościele pod wezwaniem Świętego Jerzego. To dopiero początek. Informujemy kraj, że kolejne bomby będą wybuchać tylko za dnia i w miejscach publicznych, bo ich celem będą ofiary w ludziach. PS gwarantujemy, że będą ich setki, ostrzegał anonimowy list wysłany do prasy. Jesienią 1993 roku Bagerele, najprawdopodobniej za namową Riny, postanowił dać nauczkę Pentiti, skruszonym mafiosom, współpracującym z prokuraturą wbrew zasadzie Omerta. Czy jesteś synem Santa Di Matea? Pojedziesz z nami na spotkanie z ojcem? W taki sposób mafiozi podszywający się pod policyjnych tajniaków wywabili z domu dwunastoletniego Giuseppego Di Mattea. Nie pomogły błagania dziadka chłopca, który ofiarowywał swe życie za uwolnienie wnuka. Nie pomogły awantury jego matki, która jeździła do policyjnej kryjówki Santa Di Masze w Rzymie, by namówić go do przerwania zeznań w naiwnej nadziei, że pomogłoby to chłopcu. Nie pomogło nawet samobójstwo żony Bagarellego, która w swej bezpłodności widziała karę boską za zbrodnie męża. Powiesiła się, gdy ten odrzucił jej błagania o uwolnienie chłopca. W styczniu 1996 roku, po ponad dwóch latach spędzonych w łapach mafii, czternastoletni wtedy Giuseppe został uduszony, sam Bagerele siedział już wtedy w areszcie. Ciało chłopaka rozpuszczono w kwasie. To wtedy stałem się potworem, zeznawał po paru latach Giovanni Bruska, który bezpośrednio wydał rozkaz egzekucji. Nie prosił o wybaczenie, przekonany, że za taką zbrodnię ono mu się nie należy. Provenzano trzymał się z daleka od sprawy porwania Giuseppego di Mattea, unikając otwartej konfrontacji z ludźmi Bagarelli. Zaszył się tak głęboko na Sycylii, że pojawiły się nawet pogłoski o jego śmierci. Wiosną 1994 roku poczuł się zmuszony, by zadać plotkom kłam i zrobił to używając fortelu. Wysłał do prokuratora Palermo list, w którym ustanawiał adwokata we wszelkich postępowaniach śledczych. Rozgłos nadany temu pismu przez prasę przypomniał całej Sycylii, że Provenzano nadal jest wśród żywych. Bagherele, wedle niektórych relacji skruszonych mafiosów, rok później nakazał krwawą kampanię przeciw ludziom Provenzana w miasteczku Villa Beit pod Palermo. Ale nim się ona rozkręciła na dobre, został aresztowany w centrum Palermo, gdzie, według oficjalnej wersji, wystawili go policji dwaj handlarze narkotyków. To uwolniło Provenzana od jedynego znaczącego rywala na szczytach Koza Nostry. Po zawarciu taktycznych sojuszy z paroma ludźmi Leoluki Bagarellego, Giovanni Brusca dostał ofertę dowodzenia żołnierzami klanu Corleone. Księgowy został powszechnie uznany przez sycylijskich ludzi honoru za nowego capo di tutti capi całej mafii. I natychmiast zdecydował się położyć kres brutalnej przemocy trwającej od czasów Riny. Nonfers Crucio z sycylijskiego, nie robić hałasu, rozkazywał. Koniec masakr, koniec morderstw. A raczej ich ograniczenie do wyjątkowych wypadków zatwierdzanych osobiście przez Provencana. Nadając nowe znaczenie swemu przydomkowi, księgowy zaczął przy każdym wyroku śmierci kalkulować, czy korzystniejsze dla mafii jest zabójstwo, czy jednak przymknięcie oka na dalsze życie szkodnika. W przypadku prokuratorów albo sędziów zwykle było oczywiste, że lepiej pozwolić im na deptanie sobie po piętach, niż wciągać ich na listę kadaweri ekscelencji dostojnych trupów i narażać mafię na twardy odwet państwa. Musimy się stać niewidzialni na pięć, siedem lat. Sprawy się uspokoją. I potem znowu zaczniemy robić poważne pieniądze tłumaczył bosom. Nino Giufre, który był wówczas prawą ręką ojca chrzestnego, relacjonował potem śledczym, że Provenzano zakazał używania ładunków wybuchowych do dyscyplinowania sklepikarzy i biznesmenów niepłacących haraczu. Mieliśmy to załatwiać, przynajmniej tymczasowo, bez podpaleń i bez niszczenia lokali. Rozkazywał, by robić to jak najciszej, opowiadał. Pewnego razu Provenzano tłumaczył młodym żołnierzom mafijnym, że istnieje wiele legalnych sposobów na zarabianie pieniędzy, choć przez legalność zapewne rozumiał nieuciekanie się do brutalnej przemocy i szukanie zarobków także poza narkotykami. W kwestiach biznesowych coraz chętniej korzystał z porad pozostających poza strukturami koza-nostry prawników, ludzi interesu czy lekarzy żeby sprawniej przechwytywać fundusze unijne przeznaczone dla włoskiego południa, poszukiwał kontaktów nawet w Brukseli. Zarazem jednak zakazał mafiosom manifestowania powiązań ze światem polityki, co było zwyczajem do lat 70. Teraz taki polityk byłby od razu spalony. Teraz trzeba układać się z nimi po cichu, najlepiej przez pośredników. W przeciwnym razie prokuratura usiądzie im na karku, wyjaśniał podwładnym. Jak wspomniano już wcześniej, Provenzano miał wielki talent do długiego ukrywania się nawet w mało komfortowych warunkach. Inni bosowie wcześniej czy później zaczynali kursować między miastem a plażami i wiejskimi posiadłościami. On tymczasem ukazywał się pod władnym blady jak ściana, z czego wnioskowali, że dla większego bezpieczeństwa przez długie tygodnie siedział zamknięty w czterech ścianach. Pomimo to w 1995 roku policja namierzyła go w so niedaleko Palermo, dokąd zwołał na radę. Informator policji Gino Ilardo jako ważny mafioso uczestniczył w tym dziesięciogodzinnym posiedzeniu, ale zwierzchnicy nie dali mu zgody na aresztowanie zgromadzonych bosów mafii, bo według oficjalnej wersji na miejscu były zbyt małe siły. Po kilku miesiącach Ilardo został zlikwidowany przez Cosa Nostra. nie ufał telefonom, zwłaszcza komórkowym. Tylko garstka mafiosów wiedziała, gdzie w danym momencie mieszka, a zresztą komunikował się przez swoją mafijną pocztę, czyli poprzez liściki nazywane pizini. Do korespondencji używał przeważnie elektrycznej maszyny do pisania, potem zwijał karteczki prawie do wielkości paznokcia, taśmą klejącą łączył je w większe pakunki i w takiej formie przekazywał posłańcom. Na każdym pizini był numer z księgi adresowej Provencana, od jednego, którym był on sam do 164 obejmującej bosów, jego doradców i ważniejszych mafijnych żołnierzy. Nazwiska ludzi, którzy nie mieścili się w tym spisie, szyfrował jak niegdyś Juliusz Cezar, poprzez podmienianie liter cyframi. Z upływem lat Provenzano coraz mocniej manifestował swą pobożność. Zobaczyłam, że ktoś wyglądający na biskupa wchodzi na naradę Kozanostry. Miał purpurową piuskę, pas biskupi, podjechał limuzyną z kierowcą, zeznała po latach Giusi Wytal, skruszona kobieta z mafii podwożąca brata na naradę pod Palermo w lutym 1992 roku, czyli jeszcze przed aresztowaniem Riny. Wytal wyjaśnił siostrze, że to przecież Provenzano. To przebranie wywołało furię Toto to obawiającego się, że na Sycylii kościelny purpurat, prawdziwy czy fałszywy, zawsze wzbudza zainteresowanie zbyt duże jak na poufne obrady mafii. W przebraniu biskupa niewątpliwie chodziło tylko o kamuflaż, ale nie ma już takiej pewności co do późniejszych świadectw na temat rosnącej religijności księgowego. Czy to była zaledwie kolejna gra? Czy zwrot radujmy się Bożym Narodzeniem w liścikach Provencana oznaczał, rozliczmy wszystkie rachunki przed świętami? Czy wezwanie podziękujmy Bogu za opiekę było wyłącznie zaszyfrowanym przesłaniem, że prowenzano znalazł nową kryjówkę? A może jednak na swój sposób stawał się autentycznie religijny? Mafia, wrośnięta w Sycylię, z jej polityką, elitami, księżmi, zerwała wiele z dawnych więzi pod okrutnymi rządami Riny. Gdy w 1982 roku Jan Paweł II odwiedził Palermo, ani razu nie wypowiedział słowa mafia. Jednak kierowcą samochodu wożącego go po mieście był, oczywiście bez wiedzy Watykanu, człowiek honoru, bo Koza Nostra także papieską wizytę wykorzystywała do pokazania, kto rządzi na wyspie. Po dekadzie wizyta Ojca Świętego wyglądała już zupełnie inaczej. Bóg powiedział: Nie zabijaj. I żaden człowiek, żadne stowarzyszenie, żadna mafia nie może zmienić ani podeptać tego prawa najświętszego Boga. Zwracam się do odpowiedzialnych, nawróćcie się. Bo przyjdzie Dzień Sądu Bożego, prawie krzyczał Jan Paweł II w sycylijskim Agrigento w maju 1993 roku, gdy Italia była wstrząśnięta falą przemocy dokonanej przez Korleonesich. To wtedy w katolickich gazetach coraz częściej ukazywały się apele o zerwanie gorszących powiązań przedstawicieli kościoła i mafijnej władzy. W odpowiedzi oburzeni ludzie mafii, którzy siedzieli wtedy w więzieniach, na pewien czas przestali chodzić na msze i przyjmować komunię. A we wrześniu następnego mafijna frakcja Bagarelich zastrzeliła antymafijnego księdza Pine Puglisiego z Palermo. Jeden z zabójców zeznał potem, że na ich widok duchowny uśmiechnął się i zdążył jeszcze powiedzieć, oczekiwałem, że to się stanie. W 2013 roku ksiądz został ogłoszony błogosławionym jako męczennik za wiarę. Zamordowanie księdza, który pracował z młodzieżą, było czymś niepojętym dla zwykłych sycylijczyków i jeszcze bardziej zrujnowało reputację Kołuse Nostry. Dlatego, gdy Prawenzanów już ugruntował władzę nad mafią, to w ramach strategii ponownego wtapiania się w społeczeństwo postawił również na przywrócenie ludziom honoru ich honoru, także w rozumieniu religijnym. Chciał, żeby rodzice dziewczyn na Sycylii znów zaczęli uważać, że narzeczony z Koza Nostry nie jest żadną tragedią. Celem przywracania związków z tradycyjną religijnością, rytuałem, czy też po prostu z kościołem, mogło być odbudowywanie reputacji mafii również w oczach jej członków. Prowenzano mógł mieć przy tym nadzieję, że jeśli znowu zaczną szanować Kozanostrę i swoich przełożonych, to będzie im trudniej dołączać do grona skruszonych zdradzających prokuratorom tajemnice mafijne. Niektórzy z informatorów prokuratury zeznawali, że nie czują się już związani starymi regułami Kozanostry, w tym nakazem milczenia, bo pod rządami Riny nie widzieli poszanowania zasad honoru na mafijnych szczytach. Provenzano, być może pod wpływem księdza, który od lat dziewięćdziesiątych służył mu jako kapelan i ojciec duchowy, zaczął coraz poważniej myśleć o odnowionej mafii, opartej na starych tradycjach i katolickich pryncypiach, oczywiście w mafijnej interpretacji. Religia i mafia? Nie ma sprzeczności między wiarą a tym, że zabijałem. Nigdy przecież nie robiłem tego z osobistych powodów. To zawsze było wykonywanie rozkazu. Byłem żołnierzem, którego obowiązkiem jest słuchanie przełożonych. Zeznawał jeden z członków Koza Nostry w tamtym okresie. W swych pizinach capo i tutti capi uderzał w tony coraz bardziej świątobliwe i pokorne: proszę cię o wybaczenie błędów, które znajdziesz w tym piśmie, i proszę o wybaczenie, jeśli moje odpowiedzi nie okażą się tym, czego oczekiwałeś. Życzę Ci wszelkiego dobra i przesyłam najserdeczniejsze życzenia tobie i twemu ojcu. W takim stylu, nie do wyobrażenia uriny, pisywał Provenzano do swoich współpracowników. Codziennie czytał Biblię, którą znaleziono w jego kryjówce podczas aresztowania, zaznaczał w niej ważne dla siebie cytaty, albo nawet przepisywał je do notatnika. Z Biblii czerpał też sformułowania, którymi posługiwał się w listach do podwładnych. Prawie każdy list kończył frazą: Niech cię pan chroni i strzeże. Było mnóstwo o woli Bożej, Boskiej Opatrzności, umiłowanym panu. W przechwyconej korespondencji od Pineli Pariego do Provencana ten pierwszy dziękuję bossowi za przesłane z Ewangelii wersy o drzewie, które poznacie po owocach. Zubinu, czyli wujek Binu, jak go wtedy nazywano, udzielał w swych pizini zgody na małżeństwa, na pójście do wojska, a także doradzał na kogo głosować. Nie potrafiła go odnaleźć policja, ale niektórzy sycylijczycy zaskakująco łatwo trafiali do niego poprzez mafijną pocztę, by prosić o jego protekcję lub ją kupić. Rodzice pisali nawet prośby, by ich dzieci pozdawały egzaminy. A on, zapewne przez pośredników, wykonywał także taką robotę. Jestem szczęśliwy, że profesor zrobił co trzeba takie podziękowanie znaleziono w korespondencji do Provencana. W ten sposób koza Nostra, pomagająca także za pieniądze w rozwiązywaniu codziennych problemów, wracała do mafijnych wzorców z korzeniami sięgającymi na Sycylii jeszcze XIX wieku. Za pomocą pizini księgowy porozumiewał się również ze swą najbliższą rodziną, przesyłam skarpetki. Chciałam ci też posłać parę jakichś grubszych, ale nie mogłam znaleźć. Musisz je prać ręcznie w ciepłej wodzie. Przesyłam ci też parę podkolanówek, które dobrze chronią przed chłodem. Możesz je prać w zimnej wodzie, pisała Saveria w jednym z liścików do męża. Zwykle zwracała się do niego Carissimo Amore Mio, z włoskiego Moja Najdroższa Miłości, a kończyła korespondencję pobożnymi formułkami. Natomiast syn Angelo częściej pisał o problemach z pieniędzmi. Po odczytaniu jego korespondencji do ojca na temat pralni, policja zakładała, że chodziło o pranie brudnych pieniędzy. Jednak wkrótce się okazało, że chłopak, pewnie trochę w geście buntu wobec ojca, po prostu chciał finansowo stanąć na nogi i ostatecznie, wspólnie z matką, założyli w Corleone pralnie. Z kolei młodszy syn Provencana Francesco Paolo w 2011 roku opisywał ojcu rozmowę z kobietą, twierdzącą, że ma dla ukrywającego się szefa mafii przesłanie od samej Matki Boskiej. Rodzina długo debatowała, czy chodzi o prawdziwą wizję, czy jednak to policja usiłuje dotrzeć do mafiosa, uciekając się do takiego podstępu. W końcu kobieta mająca rozmawiać z Maryją przepadła i w ten sposób kłopot sam się rozwiązał. Korespondencja coraz bardziej zapełniała się ustaleniami tajnych wizyt u lekarzy. Boss po sześćdziesiątce, który z powodu problemów z prostatą często krzyczał z bólu w ubikacji, wierzył w homeopatię i zachowywał ścisłą dietę, tylko grillowane mięso, ryby oraz warzywa. Nasz kociak czuje się bardzo niedobrze, donosił jego powiernik lepari w 2001 roku, bodaj po raz pierwszy ukrywając nazwisko bossa pod tak zaskakująco czułym kryptonimem. Provenzano nawet rozważał kupno prywatnego szpitala, chyba w tym właśnie celu zaczął inwestować w klinikę w Bagerii. Gdy jednak stało się jasne, że di i Capi potrzebuje dłuższego leczenia, sam uznał, że ze względów bezpieczeństwa nie może być hospitalizowany we Włoszech. Latem 2003 roku został zawieziony ciężarówką z jednym samochodem obstawy na konsultacje do prywatnego szpitala pod Marsylią. Posługiwał się tam nazwiskiem swego mafijnego współpracownika Gasparego Troi, którego syn prowadził w tym mieście bar. Przed wizytą w szpitalu wybrał się w Marsylii do restauracji Don Corleone, która jak się przekonał dopiero na miejscu, serwowała przekąski o nazwach, Omerta, Cosa Nostra", a nawet eskalopki mafijne. Jestem Provenzano, bardzo mi przyjemnie, powiedział, gdy przedstawił mu się właściciel wywodzący się z Corleone. Provenzano? Jak Bernardo Provenzano? To ta sama rodzina odparł mafioso. Francuskim lekarzom powiedział, że nie pali i nie pije. Ale cierpi na żółtaczkę typu B i C, ma problemy tętnicze, ciężkie bóle reumatyczne oraz musi regularnie zażywać tabletki na Okazało się, że maraka prostaty, którą Francuzi zalecili jak najszybciej usunąć, ponadto zdiagnozowali cysty na nerkach. Przed operacją wrócił na Sycylię i dopiero jesienią, znów ciężarówką, pojechał do innego szpitala pod Marsylią. W tym samym roku wracał do Francji jeszcze raz, prawdopodobnie w celu sprawdzenia, czy nie ma przerzutów. Moje cierpienia, Wystukał w jednym z pizini na swej maszynie, a potem wyliczał guz prostaty, cysta w prawej nerce oraz zapalenie w lewym biodrze poniżej paska. Napisał, że na biodro stosuje okłady z czarnej malwy. Jednak po ostatnim powrocie z Francji, wyraźnie w lepszym nastroju, wydał wystawną kolację w nadmorskim hotelu w Palermo. Mafijny bogacz, jeszcze raz dowodząc, że miano księgowego pasuje doń doskonale, zwrócił się wciąż pod nazwiskiem Troja do włoskiej kasy chorych o zwrot wydatków za swe leczenie we Francji. Wiadomości o jego wyprawach pod Marsylię dotarły jednak do śledczych z Palermo. Dostali od francuskich lekarzy nie tylko szczegółowe dane o bliznach i sztucznych zębach pacjenta, ale co najważniejsze, próbki tkanki pobrane do testów onkologicznych. Testy DNA porównane z krwią, którą rodzony brat Provencana oddał mniej więcej w tym samym czasie na badania w szpitalu w Corleone, nie pozostawiły żadnej wątpliwości. Capo di tutti Capi jest schorowany, jednak wbrew pogłoskom nie tylko żyje, ale jest nadal wystarczająco silny, by podróżować przez całe Włochy do Francji. Członkowie zespołu śledczego, na którego czele stanął Renato Cortez, byli przekonani, że za chwilę dopadną zbiega. Jednak na początku 2005 roku, mimo ich protestów, palermiańscy prokuratorzy nakazali aresztowanie około 50 śledzonych mafiosów z siatki Provencana. Cortez oburzał się na to gwałtowne przecięcie wszystkich znanych munitek prowadzących do szefa Cosa Nostry ale prokuratorzy liczyli, że schorowany i odcięty od swoich pomocników Provenzano stanie się mniej ostrożny. Starzejący się przywódca coraz bardziej tracił kontrolę na swym dworze. Krążyły plotki o rywalizacji jastrzębi z klanu Corleone, którzy byli wierni uwięzionym Salvatoremu Rinie i jego szwagrowi Leoluce Bagarellemu ze zwolennikami łagodniejszej linii reprezentowanej przez Provenzana. Podsłuchiwani bosowie coraz częściej szemrali przeciw schorowanemu szefowi. Księgowy nigdy nie był szybki w decyzjach, ale teraz często w swych pizini po prostu uchylał się od rozstrzygnięć. Nie odpowiadał, gdzie inwestować mafijne pieniądze, ani jak targować się z pobratymcami z amerykańskiej kozanostry. Nie tego oczekiwano od najważniejszego ojca chrzestnego Sycylii. Wśród aresztowanych w 2005 roku był 61-letni Francesco Pastoja, kierowca, wykonawca wyroków śmierci Provencana i jego człowiek na posyłki od lat 70. W podsłuchanych przez policję rozmowach opowiadał przyjacielowi o zagarnianiu pieniędzy przeznaczonych dla szefa, a nawet o mordowaniu swych przeciwników bez zgody księgowego. Gdy w więzieniu Pastoja wyczytał te zapisy w swych aktach, powiesił się ze strachu przed okrutną zemstą, nie wiadomo jednak, czy w 2005 roku Provenzano byłby jeszcze zdolny posłać doń swych siepaczy. W marcu 2005 roku Renato Cortese powołał nowy zespół śledczy nazwany Grupo Duomo, czyli Grupa Katedra. Bo pracował w budynku dawnej kaplicy niedaleko katedry w Palermo. Jako współpracowników dobrał ludzi żyjących samotnie lub z partnerami i małżonkami mieszkającymi poza Sycylią, by mogli całkowicie skupić się na polowaniu na Provencana. Zrezygnował z podsłuchiwania rozmów prowadzonych przez telefony komórkowe, bo informacje o takiej operacji zbyt szybko wyciekały z policji bądź z biur sieci komórkowych. Natomiast jego ludzie zdołali zainstalować urządzenia GPS w samochodach podejrzanych mieszkańców Corleone, kamery na wielu latarniach w tym miasteczku oraz podsłuchy w mieszkaniu żony księgowego, a także u jego brata. Wkrótce potem u Saverii udało się umieścić także kamerę ukrytą w telewizorze. Latem 2005 roku bracia Provenzanowie, Salvatore i Simon, nie wiedząc, że są na podsłuchu, gawędzili w kuchni tego ostatniego i z powodu zadawnionych konfliktów rodzinnych obsmarowywali Bernarda. W pewnym momencie Salvatore zaczął mówić, że po ośmiu latach milczenia Bernardo wreszcie się do niego odezwał i nawet chce się z nim zobaczyć. On nadal tu jest, powiedział Salvatore. Co takiego? On nadal tu jest, powtórzył bratu. To zelektryzowało ludzi z grupy Duomo. Po niecałym miesiącu od tej rozmowy podsłuchali synów Provencana, Angela i Francesca Paola, płynących promem do Genui. Gdy do niego idę, to trzeba tam tylko uprzejmie siedzieć i nic nie robić. Tak było zawsze, odkąd byłem mały. Zawsze powtarza, że jego ojciec go tłuku, a w wieku dziewięciu lat musiał już zarabiać handlem. A nam niczego nie brakuje. Ale kiedy pyta, czy czegoś nam potrzeba, nigdy nie jest gotowy na odpowiedź, że tak, tak skarżył się 23-letni Paolo. Z kolei starszy o siedem lat, Angelo narzekał, że matka jest zbyt posłuszna ojcu. Ich konwersacja była kolejną wskazówką, że poszukiwany żyje gdzieś blisko Corleone. Do kryjówki prowencana policjantów z Grupo Duomo ostatecznie doprowadziły reklamówki z supermarketu, w których Saveria przez łańcuszek pośredników przekazywała mężowi pranie oraz zakupy. System kamer, podsłuchów i teleskopów śledzących okolice Corleone wreszcie pozwolił im wytropić trasę przesyłek. Jak się okazało, od jesieni 2004 roku księgowy ukrywał się w przerobionym na mieszkanie budynku gospodarczym na terenie Mantagne dei Kewali, Końskiej Góry, około 2 km od Corleone. Nie było to żadne od ludzie, bo po wyrabiane na miejscu owczesery przyjeżdżali nawet mieszkańcy Palermo. Taki ruch ułatwiał Provenzanowi utrzymywanie kontaktów z rodziną i podwładnymi z mafii. Gdy 11 kwietnia 2006 roku Renato Corteze, wspomagany przez 20 policjantów z Grupo Duomo, wpadł do kryjówki na końskiej górze, jeszcze unosił się tam ostry zapach duszonej cykorii, którą Sawaria dołączyła do ostatniej przesyłki obserwowanej przez policję. Nazwisko? Dlaczego się nie przyznasz, że jesteś Bernardo Provenzano? Krzyknął kortezę do skutego już mężczyzny. Po co mam mówić, skoro już wiecie? Odparł mafioso, który miał zawieszone na szyi trzy różańce. Na łóżku nie było prześcieradła, tylko sam śpiwór. Tuż obok na stole stała elektryczna maszyna do pisania i ledwo rozpoczęty pizino do żony, w którym prosił ją, by już więcej nie przesyłała mu rozgotowanego makaronu. Obok małego telewizora przy starym magnetofonie leżały kasety, w tym jedna z muzyką z filmu Ojciec Chrzestny II. Oprócz pięciu egzemplarzy Biblii w kryjówce znaleziono też ponad 80 świętych obrazków, które w ostatnich latach Provenzano lubił przekazywać mafiosom ze swego najbliższego kręgu. Niech się dzieje wola Boga. Boże dopomóż, powiedział Capo di Tutti Capi, wchodząc do policyjnego śmigłowca, który przetransportował go z Palermo do specjalnie strzeżonego więzienia w Terni w środkowych Włoszech. Przed odlotem w milczeniu uścisnął rękę Renata Cortesego. Zostawiał Sycylię, gdzie ludzie koza nostry ściągali mafijne haracze z około 70% sklepów, warsztatów, małych i średnich firm. W samym Palermo tę liczbę szacowano na około 80%. Odsiadując wielokrotne kary do żywocia, z procesów zaocznych i jednego po aresztowaniu, prowęzano ujawnił niewiele więcej poza swym imieniem i nazwiskiem. W 2013 roku telewizja Rai wyemitowała krótkie nagranie z jego widzenia z żoną i synem Angelem z roku poprzedniego, na którym mafioso sprawiał wrażenie tracącego kontakt z rzeczywistością. Zmarł w 2016 roku na raka pęcherza moczowego w więziennym szpitalu w Mediolanie. Gdy władze zakazały uroczystości pogrzebowych, rodzina poprosiła o spalenie ciała. Urnę złożono do grobu rodzinnego w Korleone po cichych modlitwach odprawionych na cmentarzu przez miejscowego Franciszkanina. Pochówek odbył się bez przedstawicieli mafii. Po aresztowaniu Provencana za sukcesora uważano albo Salvatorego Elopicola, albo Matea Messina Denare, ale jak się okazało po wnikliwym przestudiowaniu pizini odnalezionych w kryjówce, szef Kozanostry nikogo jednoznacznie nie wskazał na swego potencjalnego następcę. Dotychczas żaden z ludzi honoru nie przyjął miana Capo di Tutti Capi na Sycylii, bo Kozanostra znowu, po przerwie na rządy Riny i Provencana stała się federacją mafijną i nie ma jednego zwierzchnika. Zgoła odwrotnie było w przypadku ślubu Salvatorego Goriny, który najął sobie aż trzech śmielszych duchownych, a po zarejestrowaniu małżeństwa jeden z nich tłumaczył policji, że nie mógł pozwolić, by młodzi żyli w grzechu. Amerykański proces w sprawie Pizza Connection zakończył się w 1987 roku skazaniem ponad 20 członków tej siatki. Jeśli odcinek ci się podobał, daj łapkę w górę. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału po więcej ciekawych materiałów.